Kiedy zostałem rzecznikiem ekstremalnej drogi krzyżowej, moja pierwsza myśl: Boże, jak mi się nie chce. Ale wtedy przypomniało mi się, że kilka lat temu sam szedłem do Santiago de Compostela ponad 300 km i zmierzyłem się sam z sobą. I pamiętam doskonale tamte chwile, kiedy byłem blisko Pana Boga w samotności, w zmęczeniu i w trudzie. Zacząłem czytać, słuchać świadectw, oglądać filmy z poprzednich edycji o tym, czym jest ekstremalna droga krzyżowa. Nawet dzięki siostrze Mironie i ekipie wyruszyliśmy kilka tygodni temu po to, aby też zmierzyć się z tym, czym rzeczywiście jest ekstremalna droga krzyżowa. To bardzo wyjątkowa droga. W nocy, w ciszy, w samotności, ponad 40 km, aby nie tylko zmierzyć się ze swoją fizycznością, ale żeby też sprawdzić, jak silny jest nasz duch. Idea EDK powstała po to, aby odkrywać też prawdziwych ludzi, aby odkrywać też to, że każdy z nas jest piękny dzięki naszej duszy. W sposób szczególny to zaproszenie jest skierowane do mężczyzn, aby odkrywali, że siła prawdziwego mężczyzny nie polega wcale na sile mięśni, ale na sile ducha. Zatem zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą się zmierzyć ze sobą, którzy chcą także przeżyć coś niezwykłego i odkryć kogoś niezwykłego, czyli samego Jezusa Chrystusa. To jest zaproszenie dla tych wszystkich, którym zależy na tym, aby też przemieniać świat. Bardzo uderzyły mnie osobiście zeszłoroczne rozważania księdza Jacka Stryczka, który założył ekstremalną drogę krzyżową 11 lat temu. W tych zeszłorocznych rozważaniach mówił o tym, że mamy być pięknymi i fajnymi ludźmi. I właśnie to słowo fajny jest słowem kluczem. Bo pierwsi chrześcijanie byli tak fajnymi i pięknymi ludźmi, że po prostu wszyscy chcieli z nimi być. Dlatego Kościół naszych czasów ma być przepełniony także ludźmi fajnymi i pięknymi. Ale co jest ważne, że nikt fajny i piękny się nie rodzi, bo fajnym i pięknym trzeba się stać. A jeżeli podejmiesz trud ekstremalnej drogi krzyżowej, to zrozumiesz, że najpiękniejsze człowieczeństwo i to, co jest najbardziej wartościowe w tobie, to jest właśnie twoja dusza i duch, który mamy nieustannie szlifować i też pokazywać, że nam zależy na tym, aby przemieniać ten świat w miłość. Zatem podejmij wyzwanie i wyrusz na ekstremalną drogę krzyżową. Ruszyły już zapisy na stronie edk.org.pl. Tam znajduje się wiele tras, które możesz wybrać i też okazja, aby dołączyć do ponad 100 tysięcy osób, które podejmują ekstremalne, fantastyczne życie z Panem Bogiem. Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie.